Świetna gra karciana, w której liczy się spostrzegawczość i szybkość reakcji. Z oryginalnym pluszem Squishmallows. Cześć, mam na imię Dominika i pokażę Wam grę Squishmallows 4 do paczki. Gra przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy od 8 roku życia. W opakowaniu znajdziesz krótką i prostą do zrozumienia instrukcję, 64 karty postaci, 20 kart cyfr oraz słodkiego pluszaka Beniego, którego po zakończonej rozgrywce możesz użyć jako brelok. Zaczynamy! Ułóżcie karty cyfr od 1 do 4 na środku stołu i połóżcie pluszaka Beniego tak, aby każdy z graczy mógł go swobodnie dosięgnąć. Pozostałe karty cyfr rozdzielcie między graczy. Każdy z Was powinien mieć pełen komplet cyfr od 1 do 4. Przetasujcie talię postaci i przyporządkujcie 4 wierzchnie karty do każdej z cyfr. Pozostałe z nich odłóżcie na bok. Postacie Squishmallows zostały podzielone na paczki przyjaciół. Klasycznych, fantastycznych, podwodnych i pechotek. Celem gry jest jak najszybsze uzbieranie 4 różnych postaci Squishmallows, ale należących do tej samej paczki przyjaciół. Cała gra składa się z kilku następujących po sobie rund. Gracze odliczają wspólnie 3, 2, 1 i wykładają przed sobą odsłoniętą kartę cyfry. Hania chce zdobyć w tej rundzie Winstona, dlatego wyrzuca cyfrę 2. Ponieważ żadna z wyłożonych kart cyfr się nie powtarza, pozostali gracze również otrzymują wybrane karty postaci i umieszczają je zakryte przy sobie. A co jeśli wyrzucone przez graczy karty cyfr by się powtórzyły? Sprawdźmy! Emilka i Hania chcą zdobyć rekina Gordona, dlatego obie wyrzucają 2. Hania jako pierwsza zorientowała się, że Emilka wyrzuciła tę samą cyfrę co ona i szybko złapała Beniego. Karta postaci trafia więc do niej, a Emilka jako jedyna kończy tę rundę bez karty. Po rozegranej rundzie kładziemy nowe postacie w obszarze gry i zaczynamy całą zabawę od początku. Gra toczy się tak długo, aż któryś z Was nie uzbiera pełnej paczki przyjaciół. To co, gotowi na szaloną zabawę ze Squishmallows 4 do paczki?